Chciałbym się przywitać. Ksiądz Adam Malina, parafia ewangelicka w Sosnowcu. I chciałbym też podziękować za zaproszenie do Zamku Sieleckiego, aby w ramach wystawy, która pod nami się odbywa, w ramach cyklu Sosnowieckie Sakrum o Kościele Ewangelicko-Jezuickim, mogę wygłosić pierwszy wykład. Jako, że mogę powiedzieć, że prawie jestem stąd, to będę mówił o najbliższych okolicach związanych z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, czyli luterańskim. Będę jako pierwszy występował, też to moje wystąpienie dotyczy spraw bardzo regionalnych, bardzo miejskich, bardzo zagłębiowskich. Inni, którzy pojawią się w następnej środy, przed nami jeszcze dwie środy, poza dzisiejszą, będą mówić już w kontekście szerszym. Wpierw będzie to kontekst bardziej taki historyczny, obejmujący dawne Królestwo Polskie, dawny zabór rosyjski. Za tydzień spotka się z Państwem, tymi, którzy będą chcieli tutaj zawitać, ksiądz biskup Jan Cieśla, zwierzchnik diecezji warszawskiej, ewangelicko-augsburskiej. Może tak od razu troszeczkę dopowiem, dlaczego warszawskiej. No bo historycznie, gdybyśmy byli w roku, powiedzmy sobie, 1912, to tutaj mielibyśmy diecezję bodajże piotrkowską albo łódzką, nie pamiętam historycznie, której bezpośrednimi następcami jest dzisiejsza diecezja warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Czyli innymi słowy, zwierzchnictwo dla ewangelików ze Sosnowca czy z Zagłębia, ogólnie rzecz biorąc, do 1918 roku znajdowało się zawsze po tamtej stronie, czyli to był albo Piotrków, albo Łódź, albo bezpośrednio Warszawa. No i dlatego też stwierdziłem, że ksiądz biskup Jan Cieślak historię swoją drogą wykształcenia także będzie dobrą osobą, która o ewangelikach w dawnym Królestwie Polskim w Zaborze Rosyjskim mógłby coś powiedzieć. To będzie taki kontekst historyczny, natomiast za dwa tygodnie będziemy mieli kontekst bardziej taki życiowy, związany z duchowością, z życiem. Ksiądz dr Adrian Korczago będzie chciał pokazać ewangelickie zwyczaje, pobożność, duchowość, jak żyli, czy żyją ewangelicy, pewne różnice, pewne wspólne elementy, jakie mają chrześcijanie w różnych wyznań, także ewangelicy. Natomiast dzisiaj jesteśmy w Sosnowcu i w okolicy i mówimy o sprawach takich bliskich, które można własnymi oczami po prostu poznać. Wystarczy stąd przejść się. Myślę, że tu wystarczy kilka minut, aby z pierwszych, z takich z głównych śladów ewangelickich na terenie miasta Sosnowiec zobaczyć, czyli Kościół Ewangelicki przy ulicy Drzewąckiego, dawnej ulicy Dika. Jak w sumie dosyć krótkim wystąpieniu zmieścić ponad 100 lat, jaki klucz tutaj wymyślić, przyjąć i później trzymać jego. Tak się też nad tym zastanawiałem, który z tych kluczy, którymi można by otwierać historię ewangelicką w Sosnowcu, zastosować.
I tak myślę, że wybrałem klucz, który umożliwi nam zobaczenie paru miejsc, umożliwi także pewnego rodzaju opowieść o paru osobach. No i myślę, że jakiś ogólny zarys tego, w jaki sposób Kościół Ewangelicki znalazł się w Sosnowcu, gdzie nas w Zagłębiu, będziemy mogli sobie wyrobić o dzisiejszej środzie. Wpierw powiem trochę na temat tego, w jaki sposób już inni coś na ten temat napisali. Zawsze mówiąc o historii, powinniśmy posiłkować się jakimiś materiałami archiwalnymi. Tutaj muszę przyznać, że parafia ewangelicka w Sosnowcu jest dosyć ewenementem wśród luterańskich parafii na ziemiach polskich czy w województwie śląskim. Przeżyliśmy dwie wojny, pierwszą, drugą wojnę światową, całą zawieruchę. Różnego rodzaju straty, oczywiście oprócz ludzkich strat, ale również straty związane z archiwaliami, także parafie ponosiły. A co ciekawe, parafia ewangelicka w Sosnowcu takowych strat archiwalnych nie poniosła. W zasadzie cała dokumentacja z istnienia ewangelickiej parafii w Sosnowcu, funkcjonowania tutaj tej społeczności ewangelickiej, do dnia dzisiejszego wszystko zostało zachowane. Istnieje możliwość zapoznawania się z tymi dokumentami, wytworami archiwalnymi. Jest ona przechowywana w administracji parafii w Szopienicach. W ubiegłym roku została dokładnie uporządkowana. Obecnie kończą się te prace związane z skatalogowaniem całych archiwaliów. No i pod tym względem parafia ma się czym pochwalić. Oprócz tego możemy znaleźć zasoby archiwalne także w Archiwum Państwowym w Katowicach, w Kielcach i oddziałach tych archiwów oraz w Łodzi. W Łodzi chyba jest najlepsze archiwum pod tym względem, a wiąże się to ze zbiorami, które posiada to archiwum. Z czasów, gdy siedziba diecezji, do której przynależał Sosnowiec czy Dąbrowa Górnicza, właśnie znajdowała się w mieście Łodzi. Jeżeli ktoś chce pisać pracę badawczą związaną z ewangelikami w Zagłębiu Dąbrowskim, to powinien udać się oczywiście do nas, ale poza tym także do Łodzi. Tam może znaleźć. Nie wiem dokładnie, jakie były obowiązki archiwalne w czasach przed I wojną światową, co parafia musiała gdzie wysyłać, gdzie deponowano później te materiały. Ale na przykład wiem, że dokumenty takie związane z budownictwem sakralnym właśnie są przechowywane w Archiwum Państwowym w Łodzi. Stąd może pokażę Państwu pierwszy taki obrazek, gdzie mamy rysunek właśnie z Archiwum Państwowego w Łodzi kościoła ewangelickiego, który pierwotnie miał wyglądać tak, jak na tym obrazku.
Natomiast jak możemy się przekonać, ta wieża no, nie jest tą wieżą, która w dniu dzisiejszego istnieje. Plany zostały zmienione. To nie pierwszy raz, ponieważ jeszcze jest inny plan Kościoła Ewangelickiego w Sosnowcu. I też Państwo mogą zobaczyć. Również przygotowany ma zlecenie jednego z wielkich sosnowieckich ewangelików, Henryka Dietla. Jakby się tak dobrze przypatrzeć, byśmy na pewne rzeczy przymknęli oko, to możemy stwierdzić, że ten kościół po zmianach i ubogaceniu go był podstawą do wybudowania obecnej katedry katolickiej w Sosnowcu. Po prostu Dietl stwierdził, że niestety nie stać będzie na taki kościół. Oddano architektowi plany. On znalazł następnych chętnych, natomiast była kwestia powiększenia samej budowy. Natomiast pomysł na styl był taki, jaki widzą Państwo na tym rysunku. To jeżeli chodzi o archiwalia. Ważne też dla nas jako parafii źródłem jest dokument z kuli pod krzyżem kościelnym z 1888 roku. Tutaj mamy kościół i na tymże zdjęciu chyba są czasy przedwojenne. Jest kula istniejąca do dnia dzisiejszego i w takiej kuli w ważnych momentach, przede wszystkim budowa, tak to wygląda, były wkładane ważne dokumenty, akt erekcyjny, gdzie opisywano wydarzenie związane z otwarciem tej kuli, czy też z budową samego obiektu. I gdy końcem XX wieku wykonywaliśmy prace związane z renowacją tegoż krzyża, to wówczas cały krzyż został zdjęty, kula również i fachowcy, którzy wykonywali tą renowację, otworzyli kulę. Okazuje się, że była nienaruszona. W środku była tuba mosiężna, zlutowana oraz parę takich różnych drobiazgów. Drobiazgów typu monety z 1888 roku. Bodajże znajdowała się także gazeta z tego samego roku. Jeszcze parę takich drobiazgów. A dokument, ten akt opisujący to, co się wówczas działo, w sposób jednoznaczny wskazał na to, jak wyglądały początki parafii ewangelickiej w Sosnowcu. Państwo się domyślają, no, jeżeli ktoś pisze historię, to już dowolnie czego, rodziny, miasta, parafii, jakiegoś związku czy instytucji, musi opierać się na źródłach. Nie zawsze jest dostęp do tych źródeł. Czasami posiłkujemy się wspomnieniami. Bywa, że pamięć jest zawodna. Jeżeli sięgamy do źródeł, źródła są tworzone też w oparciu czasem też o inne jeszcze materiały źródłowe. Pozostaje kwestia doboru tych materiałów. Przypuśćmy, jakiś badacz jest zainteresowany jednym aspektem dziejów, drugi aspekt go w ogóle nie interesuje.
mamy wtedy napisaną ową historię pod specyficznym kątem, niekoniecznie jakimś ogólnym. Natomiast w przypadku dotarcia do dokumentu, który jest materiałem pierwotnym, pisanym w momencie, jeżeli jakieś wydarzenie ma miejsce, jest napisany w czasie, który minęło kilka lat od początków tutaj tego kościoła, to możemy powiedzieć, że jest to dokument bardzo wiarygodny. No i od tych kilkunastu lat możemy powiedzieć, że powinniśmy uporządkować tę wiedzę historyczną. Jakie były początki, z jakimi osobami były związane, kto miał udział w tych porządkach i mniej więcej jaki był ich czas. Bo z tym, że kościołem, które Państwo tutaj widzą i które możemy sobie obejrzeć, gdy idziemy przez Sosnowiec, ulicą Dawną-Kutlowską, obecnie Żeromskiego, to tak różnie bywało. I różne materiały właśnie pisane później, 20, 30, 40 lat, różnie te daty podawały. Parafia obchodziła na przykład stulecie swojego istnienia, potem nie wiadomo, czy istnienia parafii, istnienia kościoła, czy rozpoczęcia regularnego odprawiania nabożeństw w różnych latach. Znaczy, stulecie było jedno obchodzone, ale na przykład 120 lat nie było obchodzone 20 lat później. Inny czas. Ale wiązało się to z tym, że tych początków było więcej niż jeden. Ale do tego zaraz przejdę.